istnieje też cała sfera online, na przykład cała sfera taka typowo showbiznesowa, plotkarska i ty też w tej sferze istniejesz. Czy czytasz na przykład wiadomości o sobie, które się tam pokazują na tych wszystkich portalach, w tabloidach? Raczej nie. Staram się nie denerwować, bo jak kiedyś to robiłam, to czytałam bardzo dużo nieprawdziwych rzeczy i takich wyssanych z palca, więc czasami ktoś mi donosi o jakiejś bzdurze, którą ktoś mi o mnie napisze, ale staram się tego nie robić i nie psuć sobie nerwów. A nie kusi ci tak, żeby po prostu sprawdzić to, zdementować na przykład? Staram się nie dementować, bo mam poczucie, że to nie ma sensu. Że ktoś sobie jakąś swoją historię pisze i ja trochę nie mam na to wpływu, że jak wejdę w dyskusję, to będę musiała ją toczyć jakoś długo, a trochę nie chce mi się tracić na to energii. Zadziwia mnie, że ktoś na przykład, nie wiem, jest nierzetelny w swojej pracy i wymyśla jakieś rzeczy, ale no staram się po prostu w to nie angażować, bo mnie nie tracić na to energii i tyle. Ale nie masz takiego poczucia, że tak, tak, już ostatnie pytanie, że przez to niestety, ale rośnie takie, wiesz, taka druga rzeczywistość, taka nie do końca może prawdziwa. Być może rośnie, ale ja wiem jak jest, moi bliscy wiedzą jak jest i nie mam potrzeby wszystkich przekonywać i wszystkim krzyczeć i jakby wszystkim udowadniać jaka jest prawda, dlatego że prawda jest istotna dla mnie i dla moich bliskich.